Mati mocno stresuje się swoim pierwszym w życiu wyburzaniem koparką. Tyle lat ona nie robię i jakoś nie popuściłem jeszcze. Ale jakie ty masz doświadczenia, jakie ja? Ja mam takie doświadczenie, że jak wsiadłem do koparki, to się w niej zakochałem i już od tego czasu cały czas tylko burzę i burzę. Widać było, że tak naprawdę nie wie teraz, co się będzie działo, jak to zagrać, ale zaczął dobrze. Dobra, pal to, nie? Pal, bestie. Dobrze, to masz przekręć ten kluczyk bardziej. Przekręć ten kluczyk. Ciebie operator jak z mojej trąba. Koła w tamtą stronę. Dźwignij sobie łyżkiem. Jeszcze dźwignij. Daj sobie obroty. Tam pisze eko. Nie eko, w prawo masz taki napis. To, co żeś zrobił, tylko masz zielone pole eko pisze, nie? No, to jest... Nie, ale to daj na... Tak, w tym miejscu. Dokładnie, do góry. Pagona teraz będzie zasuwać. Nie ma w górki grania. No i jedziesz. Jedź w tamtą stronę całkiem. A tu musisz jechać tym. Jedź tam całkiem. Jedź. Budynek jest bezpieczny, sprawdziłem to, także możemy jechać. Dawaj, jedź. Jeszcze, Mati, dawaj. Jedź jeszcze, jedź cały czas, jedź. Dobra, stój. Rozłóż łapy wszystkie. Na pewno był zestresowany, no nie chciał tego okazywać, bo on też tam dobrze potrafi grać. Dawaj. Ramię musisz przełożyć przez dach. Przełóż, sprawdź. Dawaj. Obracaj się. Nie, zawsze mnie uczyłeś, żeby w budynek nie zajebać, a to teraz jest odwrotność. Dawaj, nie gadaj, kurwa, dawaj, ci będę mówił. Zbóż ten komin dla rozgrzewki, zrzuć go tutaj lekko. Na was, czy...? Nie, na siebie go zrzuć, delikatnie. No, zrób testa. A ty popuść. No dawaj, opuszczaj, nie ma czasu, taki budynek, ja mam 5 minut, ja go mam podsłuchany. No i gitara, i idzie. I teraz przełóż ramię za drugą stronę. Taki wielce... operator, a trzeba mu wszystko tłumaczyć, nie? A taki zawsze był mądry do wszystkiego. Stres, ojciec, a do tego loża szyderców. Mati ma przechlapane. Dawaj do środek. Dobra. Emilu. Dawaj i niżej jedź. Tam jest strop. Wyżej, Mati, bo mi obrót rozpalisz. Dobrze, Jorku. Weź się, obróć się tu i teraz, jak skoro tu masz betonowy strop, to tam jest pękiecie obok drzwi. Wepchaj tą ścianę obok. A widzę, no. No i tam wciś tu. Dobra, już. Dawaj na dół. Niżej i w lewo. I nie, odpychaj się, to jest za gruba ściana. Z boku może się to wydawać banalne do czasu, gdy samemu nie zasiądzie się za sterami.